Miał polecieć do Antalii w Turcji, ale jego podróż nawet się nie zdążyła rozpocząć. Straż Graniczna zatrzymała 37-letniego obywatela Turcji, który jest podejrzany o zabójstwo. Paweł Jędrusik. 37-letni mężczyzna chciał w środę lecieć z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach do tureckiej Antalii. Chwilę wcześniej służby otrzymały informację z Niemiec, że jest on podejrzany o zabójstwo. Akcja wyglądała dynamicznie, dlatego że po uzyskaniu informacji z Biura Współpracy Międzynarodowej osoba już znajdowała się na pokładzie samolotu, w związku z czym musieliśmy podjąć czynności takie, aby ten samolot zawrócić na miejsce postoju i osobę, powiedzmy, zatrzymać już na pokładzie samolotu. 37-latek miał kilkanaście godzin wcześniej śmiertelnie ranić nożem mężczyznę w jednym z berlińskich parków. Na terenie lotniska zjawili się tarnogórscy policjanci, którzy wykonali do tej sprawy niezbędne czynności, a także przejęli zatrzymanego mężczyznę i doprowadzili go do policyjnej celi. Zatrzymany spędził tam noc. Dziś rano mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Z tych informacji, które otrzymaliśmy, został mężczyźnie przedstawiony zarzut związany z zabójstwem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna, tak jak powiedziałam, został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gliwicach. Wykonano z nim czynności w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Teraz sąd zadecyduje o przekazaniu mężczyzny stronie niemieckiej.